głos nadziei na każdy dzień. Koniec, który jest początkiem. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Rzymian, rozdział 10, werset 4. Dzisiaj porozmawiamy o poddaniu się, ostatnim kroku na drodze przyjścia do Chrystusa. Zwróćcie uwagę na końcowe teksty z 9 rozdziału listu do Rzymian i kilka pierwszych tekstów z rozdziału 10. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu, nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Izraelici opierali wszystko na własnych uczynkach. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Pamiętajmy o tej obietnicy: jabłoń rodzi jabłka, ponieważ jest jabłonią. Nigdy zaś dlatego, że chce nią być. Jeśli chcielibyście mieć jabłka, najlepszą rzeczą dla was byłoby mieć jabłoń. A jabłoń wcale nie musi starać się usilnie o to, aby rodzić jabłka, bowiem to jest dla jabłoni rzeczą naturalną. Powróćmy jeszcze raz do tekstu biblijnego i sparafrazujmy go. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do rodzenia jabłek, jabłka rodzili, a były to jabłka, które pochodziły z jabłoni. A Izrael, który starał się rodzić jabłka, jabłek nie rodził. Dlaczego? Dlatego, że nie starali się być jabłonią, ale starali się rodzić jabłka przez własne wysiłki. Bowiem stając się zupełnymi ignorantami co do Bożego sposobu owocowania i starając się o to, by urodzić własne jabłka, nie poddali się, aby stać się jabłoniami. Albowiem końcem wszelkich starań zrodzenia jabłek poza jabłonią jest Chrystus, dla tych, którzy pragną stać się jabłonią. Oto nowy przekład Pisma Świętego według Wendena. Chrześcijanin czyni dobrze dlatego, że jest chrześcijaninem, nigdy zaś dlatego, by nim być. Zaniechanie szukania naszej własnej możliwości rodzenia owoców sprawiedliwości stanowi początek życia chrześcijańskiego. Maurice Wendel.